Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj czytamy z Ewangeliana z rozdziału 16. Zaczynamy od wersu 23. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da Wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do Was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię Wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię, że ja prosić będę Ojca za Was. Albowiem sam ojciec miłuje Was, dlatego, że Wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem. Drodzy bracia i siostry, to jest taki fragment Bożego Słowa, który trzeba przyznać, że wzbudza sporo kontrowersji, sporo zapytań. Wielu wierzących no tak to trzeba nazwać, wierzących. Czyta ten fragment, ale kompletnie nie wierzy w to, co tu jest napisane. Inni przeczytali ją, zapominają, wolą nie pamiętać, ponieważ generalnie wśród wielu, wielu ludzi, z którymi miałem okazję rozmawiać, jest taka opinia, że oni nie wiedzą, o co chodzi, bo, bo to się nie sprawdza. Bo oni modlili się i mówili, że w imieniu Jezusa... No no i co? No, no i cię nie działo. Wybaczcie, ale to jest dosyć takie prostackie podejście do Słowa Bożego. I Jezus nie mówi, że jeżeli będziecie się modlili, a zakończycie w imieniu Jezusa, to to jest właśnie ten rodzaj modlitwy, o które chodzi Jezusowi. On w ogóle o tym nie mówi. On mówi o czymś o wiele głębszym. O czymś, co jest dosyć jasne i wychodzi tutaj jakby z tego tekstu na światło dzienne. No ale w takim razie o co chodzi? Po pierwsze Jezus mówi, że o cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, to on wam to da. Powiada, że do tej pory nie robiliście tego. Nie prosiliście w moim imieniu. Ale teraz macie prosić. I weźmiecie. Wtedy wasza radość będzie zupełna. I dalej w 26. Wersecie powiada, że jeśli będziecie to robić to nie chcę wam powiedzieć że ja za was będę prosił ojca ale on powiada ojciec was miłuje i dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli to są takie punkty orientacyjne na które musimy zwrócić uwagę wtedy kiedy zastanawiamy się nad problemem który związany jest właśnie z tym tekstem. A więc jeszcze raz zacznijmy. Proście o cokolwiek będziecie chcieli w moim imieniu. A ostatni fragment powiada, że ojciec miłuje Was, ponieważ Wy umiłowaliście mnie i uwierzyliście, że ja jestem synem Bożym, że wyszedłem od Boga. I pomiędzy tymi dwoma zwrotami dzieje się wszystko, co Jezus chce powiedzieć. Co to znaczy w imieniu Jezusa? Czy to oznacza, że mam pomodlić się, a na koniec powiedzieć w imieniu Jezusa i to o to chodzi? A może na początku powiedzieć w imieniu Jezusa, żeby się Pan Bóg nie pomylił, żeby wiedział o co chodzi? Otóż w ogóle ten sposób myślenia należy wyrzucić natychmiast. W ogóle nie o tym mówimy. W imieniu Jezusa. Nie chodzi o imię własne, ponieważ imię Jezus jest dość popularne i w krajach latynoskich tam co drugi to się nazywa Jezus, co się wymawia Jezus, I w ogóle nie o to chodzi. Nie idźmy tą drogą, bo to jest droga donikąd. Co znaczy w imieniu Jezusa w takim razie? To znaczy, że jestem człowiekiem, który jest w Chrystusie. Jest w Jego charakterze. Jest w jego życiu, żyje jego życiem, jest tożsamy ze swoim zbawicielem. Tak jak Paweł powiedział w Galacjan 2,20, ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus, a moje obecne życie w ciele jest życiem wierze w syna Bożego. I tak dalej. Myślę, że rozumiemy, a jeśli ktoś mówi, że nie rozumie, to raczej udaje, że nie rozumie. To jest jasne, to jest oczywiste. Takich ludzi, których Jezus zbawił, którzy narodzili się na nowo z Jezusa Chrystusa, narodzili się na nowo z Ducha Świętego, takich ludzi, którzy umarli dla siebie i pozwolili na to, żeby Jezus żył w ich życiu, a całe ich życie jest chodzeniem w wierze w Syna Bożego, On takich ludzi, Bóg, Ojciec, miłuje, bo ci ludzie w praktyczny sposób pokazali, że nie tylko uwierzyli słowom Jezusa, ale uwierzyli, że On od Ojca przyszedł. A Jezus powiedział, że kto w Niego wierzy, to wierzy w Ojca. A więc dzieje się coś, co najpiękniej opisał Jan Apostoł w innym fragmencie swojej Ewangelii. Już tam się udaje, to jest rozdział czwarty w wersjecie 23 i 4 nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Drodzy bracia i siostry, człowiek, który jest w takiej jedności z Bogiem, w takiej duchowej jedności z Bogiem, może Boga prosić o co chce, a Bóg odpowie na jego modlitwę. I od razu uprzedzę głupie pytania, czy też głupie uwagi. Człowiek, który żyje z Jezusem Chrystusem, który żyje w takiej jedności z Bożym Duchem, posłużę się znowuż innym tekstem, już szybko to otwieram, on pochodzi z Listu do Galacja. I tutaj czytamy w piątym rozdziale, wers 13, Bo wy do wolności powołanie zostaliście bracia, lecz tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Pomiędzy tą jednością z Bogiem w duchu i całkowitym oddaniem siebie Chrystusowi do tego stopnia, że Chrystus we mnie żyje, wolnością którą mam w Chrystusie a odpowiedzią Boga na moje modlitwy jest pełna jedność ludzie czasami mnie pytają nie wiem czy złośliwie czy po prostu nie rozumieją no a jak poproszę boga o nowy samochód to co dostanę jeśli jesteś w jedności ze swoim ojcem ojcem niebieskim jeśli Chrystus w tobie mieszka to ojciec wie że Tobie potrzebny jest, powiedzmy, ten nowy samochód i ty to wiesz, bo on ci to objawia, bo masz tego samego ducha. I wtedy, kiedy ty mówisz do Ojca, to zanim wypowiesz tę modlitwę, już ta modlitwa jest wysłuchana. Ale nie chodzi o to, żeby sobie pobłażać ciału w tym wszystkim, bo my nie jesteśmy tutaj na wczasach, ale my tutaj jesteśmy w delegacji. Wieliliście kiedyś ludzi w delegacji? Takich normalnych ludzi w delegacji, bo niektórzy dość dziwnie się zachowują. To ludzie, po pierwsze, którzy są bardzo skromnie wyposażeni, tylko to, co niezbędne. Czyli jakaś walizka, podręczne rzeczy, mieszkanie w hotelu. Załatwiają sprawy jak najszybciej, jak najlepiej i wracają do swojego domu. Naszym domem jest niebo. Stamtąd przyszliśmy w tym sensie, że teraz narodzenie na nowo. Mieszkanie, nasz dom mamy w niebie. I my czekamy na to, żeby odejść z tego świata i być z Chrystusem. Tak jak o tym Paweł napisał. My czekamy, aby z tej delegacji jak najszybciej wrócić do nieba. Dlatego jeśli czegoś potrzebujemy tutaj, to tylko po to, żeby naszą służbę wykonać lepiej. Jeżeli jest ci potrzebny nowy samochód do tego, żeby służbę wykonywał lepiej, to Bóg ci go da, bez najmniejszego problemu. A czemu nie? Ja potrzebowałem lepszego samochodu do służby. Ten mój był dosyć taki już rozchwiany, delikatnie mówiąc. I Bóg mi go dał. Tak, nie kupiłem go, tylko Bóg mi go dał. To nie jest jedyny przykład, którego mógłbym użyć, żeby w taki prosty sposób odmalować ten obraz, który przedstawia nam Słowo Boże. Musisz być w takiej jedności z Bogiem, Chodzić w Duchu Świętym, mieć bliską społeczność z Bogiem, który jest Duchem, żeby wszystkie niepotrzebne pytania przestały funkcjonować. Żebyś mógł z Bogiem rozmawiać jak z Panem i Władcą, który dla Ciebie jest też dobrym Ojcem. I Ty wiesz, że On rozumie i On wie, że Ty potrzebujesz pewnych rzeczy. Niczego na Bogu nie musisz wymuszać. Niczego. On wie lepiej, czego potrzebujesz. Ludzie nie rozumieją tego fragmentu, a nie rozumieją dlatego, że nigdy nie byli w takiej jedności z Bogiem. A nie byli w takiej jedności z Bogiem, ponieważ nigdy tak naprawdę nie uwierzyli Jezusowi. Nigdy tak naprawdę nie oddali swojego życia w ręce Zbawiciela uprawiają jakąś religię pod tytułem chrześcijaństwo takie czy siakie i mają pretensje, że pewne rzeczy z Biblii się w życiu nie sprawdzają. To cud, że się w ogóle cokolwiek sprawdza. Jeśli się sprawdza, oczywiście. Może to twardo zabrzmi, co powiem, ale tacy ludzie nie są dziećmi Bożymi. Tacy ludzie niewiele z Bogiem mają wspólnego. Ale oni oczekują, że te wszystkie błogosławieństwa, które są dla dzieci Bożych, Będą dla nich. Na jakiej podstawie tak uważasz, przyjacielu? Nie mogę powiedzieć, bracie, na jakiej podstawie tak uważasz? Są oczywiście dzieci Boże, które nie doświadczają tego, co tutaj przeczytaliśmy. Między nimi dlatego, że są gdzieś, gdzie jest złe nauczanie, fatalne nauczanie i po prostu nie, nie wiedzą, jak się do tego w ogóle zabrać. Być może na no, oglądali się tak wiele złych rzeczy, że boją się po prostu wchodzić w pewne relacje z Bogiem, bo obawiają się, że mogą z nimi dziać się rzeczy, które widzieli u innych, a które nie były budujące. No, jeszcze mogę kilkanaście, kilkadziesiąt innych powodów przedstawić, ale przecież nie o tym jest ten nasz aceranek. Jezus zmierza do tego, żeby uczniom pokazać, że On, Jezus Chrystus przyszedł, aby przedstawić im ojca, aby zrozumieli, kim jest ojciec, aby to pojęli, aby nie bali się przychodzić do ojca, aby mieli z ojcem bliskość, żeby byli w pełnej jedności duchowej z ojcem. To wszystko Jezus do nich mówi, tego wszystkiego ich uczy. Więc jeśli oni proszą w imieniu Jezusa, to nie proszą w ten sposób, że podpisują się, a teraz mówimy, że w imieniu Jezusa, tylko przychodzą, jak przychodził Jezus. Jezus był synem zrodzonym, a my jesteśmy synami adoptowanymi i przychodzimy do swojego Ojca, jak Chrystus, jak Jego syn, w pełnym uniżeniu ale w całkowitym oddaniu i w wierze. I ojciec słucha naszych modlitw i ojciec odpowiada na nasze modlitwy. To tyle. Może komuś się wydaje, że to jakoś strasznie dużo, ale jeśli jesteś narodzonym na nowo człowiekiem, to to, o czym mówiłem, jest dla ciebie czymś naturalnym. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, to nie wiesz, o czym mówiłem. I nie możesz się dowiedzieć, dopóki nie narodzisz się na nowo. Amen.